Godzilla kombajnem Class F z 57 roku. Szerokość robocza to 2,7 metra, bo tak chwilę wychodzi podsiewnik. Idzie dobrze, póki rosy nie ma. Omo dobrej jakości. Lewy wyrzucone, osi wyrzucone. Trzeba jechać, póki rosy nie ma. Jest to pierwsza konstrukcja samojezdna w Europie. Jest to potomek ciąganego kombajnu Class Super. Niemcy zainspirowani kombajnami, jakie jeździły w Ameryce i w Australii, skonstruowali pierwszą swoją samojezdną machinę, czyli do tego kombajnu ciąganego dorzucili silnik, były dwie wersje, silnik diesla, tak jak tutaj jest Perkins czterogarowy, oraz też były silniki klasa benzynowe. Kombajn mógł być wyposażony w workownicę albo zbiornik i dodatkowym wyposażeniem było wszystko to, co można spotkać w bizonach albo w późniejszych kombajnach, czyli podbierak pokosu, zaczepiana z tyłu presa, której część tutaj widać. Mógł być od razu też montowany dodatkowy bukownik do zbierania kukurydzy oraz różne wersje zabezpieczające, czyli różne siatki na chłodnice, na koła zamachowe, koła pasowe. Coś mi się ściemnia.